Stefan Żeromski Siłaczka czyta Piotr Niedziółka. W nie najlepszym humorze powrócił do domu dr Paweł Oberecki z Winta, za którego pośrednictwem składał uroczyście życzenia księdzu, plebanowi, wraz z aptekarzem, poczciarzem i sędzią w ciągu ośmiu godzin z rzędu. Powróciwszy, drzwi gabinetu zamknął tak szczelnie, aby się do niego nikt, nie wyłączając 24-letniej gospodyni, wedrzeć nie mógł. Usiadł przy stoliku i wpatrywał się przede wszystkim z uporem w okno, bez żadnego zresztą wyraźnego powodu. Następnie zaś zajął się bębnieniem palcami po stole. Czuł najwyraźniej, że opanowywać go zaczyna metafizyka. Wiadomo jest rzeczą, że człowiek kultury, wyrzucony przez pęd odśrodkowy niedostatku z ogniska życia umysłowego do klfowa, ku rozwęg lub, jak doktor Oberecki, do obrzydłówka, podlega z upływem czasu wskutek drżów jesiennych, braku środków komunikacji i absolutnej niemożności mówienia w ciągu sezonów całych, stopniowemu przeistaczaniu się w twór mięsożerno-roślinożerny, wchłaniający nadmierną ilość butelek piwa i poddany atakom nudy, osłabiającej aż do takiego stanu, jaki graniczy z usposobieniem poprzedzającym wymioty. Zwyczajną nudę miasteczkowo połyka się bezwiednie, jak bezwiednie znając połyka jajka tasiemca rozproszone na trawie przez psy. Od chwili zagnieżdżenia się w organizmie bąblowca najzupełniej no mi jest wszystko jedno. Zaczyna się właściwie proces umierania. Doktor Paweł w epoce jego życia, o której mówię, Zjedzony był już przez obrzydówek wraz z mózgiem, sercem i energią, zarówno potencjalną, jak i kinetyczną, doświadczał nieprzezwyciężonego wstrętu do czytania, pisania oraz rachowania. Mógł całymi godzinami spacerować po gabinecie lub leżeć na szezląku choćby z niezapalonym papierosem w zębach, w tęsknym, dokuszliwym i bolesnym niemal oczekiwaniu na coś, co się stać musi, na kogoś, kto musi nadejść, mówić cokolwiek, choćby kozły przewracać. W natężonym wsłuchiwaniu się w szmery i szelesty, zwiastujące przerwanie ciszy, która dławi i przygniata niejako do ziemi. Szczególnie dokuczałam mu zazwyczaj jesień. W ciszy jesiennego popołudnia, zalegającej obrzydłówek od przedmieścia do przedmieścia, było coś bolesnego. Coś, co poduszczało do wołania o pomoc. Mózg, opleciony niby miękkim przędziwem, pajęczyny, wypracował myśli, czasami niesłychanie pospolite, a niejednokrotnie stanowczo do niczego niepodobne. Wizdanie i dysertacje z gospodynią raz przyzwoitsze o niesłychanej np. wyższości pieczonego prosięcia nadzienego kaszą tatarczaną rozumie się bez majranku, nad takimże prosięciem nadzianym innymi substancjami, kiedy indziej zaś ohydnie, nieprzystojne stanowiły jedyną rozrywkę. Wytoczy się, bywało, na połowę niebios chmura z potwornymi odnogami w kształcie łap tytanicznych i bóry i kłąb zawiśnie bezwładnie, nie mogąc rozwiać się w przestwór i grożąc zawaleniem się na obrzydówek i dalekie, puste pola. Od chmury tej leci niesiona przez wiatr ukośnie mgła kropelek, które osiadają na szybach w postaci kryształków. Sprawiając w szumie wiatru, szelest odrębny, a przejmujący, jakby obok gdzieś za węgłem domu ukało dziecko dobywające resztki jęku. Daleko na miedzach stoją pozbawione liści samotne gruszki polne, miotają się ich gałęzie deszcz i Myśl zbierała z tego krajobrazu smutek, w którym było coś chronicznie kataralnego i mglisto, niejasno, bezwiednie wyczuwalną trwogę. Ten właśnie nastrój kataralno-melancholijny stał się nastrojem dominującym i rozciągał się na sezony letnie i wiosenne. Zagnieździł się w duszy doktora smutek zjedliwy, a nie mający żadnej podstawy. Za nim nadciągnęło lenistwo nieopisane, lenistwo zabójcze, wytrącające z rąk ofiary nawet nowele Aleksisa. Metafizyka, jakiej doktor Paweł doświadczał ostatnimi czasy raz czasami dwa razy do roku, do kilka godzin świadomego samobadania bystro, z szaloną gwałtownością napływających wspomnień, niecierpliwego zbierania strzępów wiedzy, szamotania się, graniczącego z wściekłością, szlachetnych porywów, przywalonych gliną bezczynności, rozmyślań, wybuchów goryczy, postanowień niezłomnych, ślubów, zamiarów. Wszystko to, rozumie się, nie prowadziło do żadnej zmiany na lepsze i przemijało. Jako pewna miara czasu mniej więcej dotkliwego cierpienia. Z metafizyki można się było wyspać jak z bólu głowy, by wstać na z umysłem odświeżonym, energiczniejszym i uzdolnionym lepiej do podjęcia zwyczajnego jarzma, nudów oraz zużywania wszystkiej energii mózgu na wymyślanie najsmaczniejszego jadła. Endemia metafizyki wskazywała jednak naszemu doktorowi że w jego egzystencji roślinnej, najedzonej niejako nasyconej filozofią mocnego, zdrowego rozsądku, kryje się jakaś rana nieuleczalna, niewidoczna, a dolegająca nad wyraz niby ranka nad próchniejącą kością. Doktor Obarecki przybył do Obrzydłówka przed sześcioma laty. Zaraz po ukończeniu studiów z umysłem rozwidnionym zorzą niewielu wprawdzie, ale nadzwyczajnie pożytecznych myśli, tudzież z kilkoma rublami w kieszeni. Mówiono podówczas bez przerwy o konieczności osiedlania się w lasach i obrzydłówkach. Posłuchał apostołów. Był śmiały, młody, szlachetny i energiczny. W pierwszym, zaraz po osiedleniu się miesiącu wydał niebacznie wojnę aptekarzowi i welczerom miejscowym, uzdrawiającym za pomocą środków wkraczających w dziedzinę misterii. Aptekarz obrzydłowski, eksploatując sytuację do najbliższej apteką przez cywilizację obdarzonej miejscowości było mil pięć, nakładał haracz na jednostki pragnące powrócić do zdrowia dzięki jego olejom, palwierze zaś wybudowali, trzymając się z farmaceutą za ręce wspaniałe domostwa w Kacabajach niedźwiadkami podbitych chadzali, zachowując na obliczach wyraz takiej powagi, jak gdyby w każdej chwili żywota prowadzili księdza. Na procesji Bożego Ciała. Gdy delikatne i ogniste perswazje, skierowane do farmaceuty, a wypowiadane patetycznie, z rozmaitych punktów widzenia traktowane były jako idyle, młodzieńcze i skutku żadnego nie odniosły, doktor Oberecki, uzbierawszy nieco grosza, kupił apteczkę podręczną i zazbierał ją ze sobą jedną z do chorych na wieś. Sam przygotowywał na miejscu lekarstwa, udzielał ich za bezcen. Jeżeli nie za darmo, uczył higieny, badał, pracował z fanatyzmem, z uporem, bez snu i odpoczynku. Rzecz prosta, że natychmiast po się wieści o apt apteczkach przenośnych, udzielaniu pomocy za darmo i tym podobnych punktach widzenia, wybito mu wszystkie szyby, jakie istniały w bogim mieszkaniu, ponieważ zaś Boruch, pokoik, jedyny szklarz w Obrzydówku, odprawiał w owym czasie świętokuczek. Trzeba było okna wykleić bibułą i czuwać nocą z rewolwerem w prawicy. Wprawione wreszcie szyby wybito powtórnie i wybijano je odtąd periodycznie, aż do chwili sprawiania dębowych okiennic. Rozpuszczono między ludnością miasteczka wieść, jakoby młody doktor obcował z duchami ciemności, oczerniano go, w opinii inteligencji okolicznej, jako niesłychanego niuka. Odciągano przemocą chorych zmierzających do jego mieszkania. Wyprawiono w majowe wieczory kocie muzyki i tym podobne. Młody doktor nie zwracał na to wszystko uwagi, ufając, zwycięstwo prawdy. Zwycięstwo prawdy nie nastąpiło. Nie wiadomo dlaczego. Już po upływie roku doktor poczuł, że jego energia staje się zwolna dziedzictwem robaków. Zetknięcie bliski z ciemną masą ludu rozczarowało go nad wyraz. Jego prośby, namowy, istne prelekcje z zakresu higieny upadały jak ziarna na opokę robił co tylko mógł na próżno szczerze mówiąc trudno nawet wymagać aby człowiek nie mający butów na zimę wygrzebujący w marcu z cudzych pół zgniłe zeszłoroczne kartofle w celu czynienia sobie z nich podpłomyków mielący na przednówku korę leszową na mąkę aby tej domieszać do zbyt szczupłej miary mąki żytniej gotujący kaszę z niej dojrzałego ziarna nabranego o świcie sposobem kradzionym Mógł zreformować w sensie dodatnim zaniedbane zdrowie swoje pod wpływem choćby najzrozumialej wyłożonych praw zdrowotności. Nieznacznie doktorowi zaczęło być wszystko jedno. Jedzą zgniłe kartofle, cóż począć? Niechaj jedzą, jeżeli im smakują. Mogą nawet jeść surowe. To trudno. Ludność żydowska miasteczka leczyła się u marzyciela, ponieważ nie odstraszały jej duchy ciemności. A zachęcała nadzwyczajna taniość medycyny. Pewnego pięknego poranku doktor skonstantował, że ów płomyczek nad jego głową, z którym tu przyszedł i którym chciał rozwidnić drużynę swoją, zgasł. Zgazł sam przez się, wypalił się. Wówczas apteczka podręczna została na klucz do szafy zamknięta i doktor sam jedynie z niej korzystał. Zamęczarnie jednak dać się pokonać farmaceucie i balwierzom, ustać i zakończyć wojnę obrzydłowskie z zamknięciem apteczki do szafy. Zwycięzcami mają prawo się okrzyknąć i zbierać łupy, lecz nie o go pokonali, sam się pokonał. Zadusił proste i wysokie myśli i uczynki, może dlatego, że się wiadło zbytecznie wdawać, zaczął. Dość, że zadusił. Coś tam jeszcze robił, leczył, myśląc, nie miał już jednak nic z całej jego ówczesnej działalności za pół pirota pożytku. W okolicznych siedzibach pańskich przemieszkiwali dziwnym zbiegiem okoliczności sami troglodyci. Ziada-pradziada, którzy doktorów w ogóle traktowali w ten sposób, cokolwiek niewspółczesny. Jednemu z nich złożył doktor Paweł wizytę, co było pomysłem chybionym, ponieważ troglodyta przyjął go u siebie w gabinecie. Siedział podczas wizyty w kamizelce i jadł spokojnie szynkę, krając ją z scyzorykiem. Doktor poczuł w sobie napływ ducha demokratyzmu, powiedział pół hrabi coś cierpkiego i nie składał więcej wizyt w okolicy. Pozostał wtedy do wymiany myśli ksiądz, proboszcz i sędzia. Obsować jednak zbyt często z plebanem markotnie jest nieco. Sędzia zaś był człowiekiem mówiącym rzeczy, których zupełnie nie można było pojąć. Pozostała wtedy właściwie samotność. Aby uniknąć złych następstw absolutnego przebywania z samym sobą, usiłował zbliżyć się do przyrody, odzyskać spokój i harmonię wewnętrzną ducha. Poczuć siłę i odwagi. Wynalazł, że te żelazne ogniwa, jakie człowieka zespalają z przyrodą, Żadnych jednak ogniw żelaznych nie odnalazł. Pomimo, że błąkał się po polach, docierał nawet do doporem w lesie i zagrząsł, pewnego razu w bagnie na pastwisku. Płaski krajobraz otaczało zewsząd sinawy pasmo lasu. Bliżej na wydmuchach szarego piasku rosły samotne chojaki, a naokół ciągnęły się nie wiedzieć do kogo należące zagony. Pastwiska porosły kozicą i żółtawymi trawami umierającymi przedwcześnie, jakby do rozwoju gałeczek zieleni w ich pędach zabrakło światła. Stanowiły jedyne upiększenie obrzydłówka. Zdawało się, że słońce oświetla to pustkowie po to jedynie, aby okazać jego bezpłodność, nagość i posępność. Brzegiem drogi odkrytej brudnym piaskiem, porytej wybojami i wygrodzonej ruinami płotu, wlógł się codziennie biedny doktor z parasolem. Droga ta nie prowadziła, zdawało się, do żadnych osad ludzkich, Rozszczepiała się bowiem wśród pastwiska na kilkanaście ścieżek i ginęła między kretowiskami. Zjawiała się znowu dopiero na szczycie wydmy piaszczystej w postaci dwutrójkątnych wyżłobień w piasku i szła w las karłowatych sosenek. Jakaś niecierpliwa złość ogarniała doktora, gdy patrzył na ten krajobraz i pożerała mu spokój i nieokreślona obawa. Lata upływały. Zarządzono z inicjatywy księdza plebana zgodę między aptekarzem a doktorem, gdy skonstantowano dodatnie zjawisko ochłonięcia tego ostatniego, antagoniści zaczęli odtąd wspólnie orać w wincie, Choć doktor z obrzydzeniem zawsze patrzył na farmaceutę. Stopniowo i obrzydzenie nieco się zmniejszyło. Zaczął chodzić z wizytą do aptekarza i emablować jego żonę. Pewnego razu przeraził się nawet z wynikiem analizy własnego serca, która okazała, że zdolnym jest do platonicznego rozmiłowania się w pani aptekarzowej, damie tępej umysłowo jak siekierka do robania cukru, gotowej dać się krzyżować za przekonanie, zupełnie nawet bezzasadne, że jest wiatką, powabną i niebezpieczną i opowiadającej z przedziwnym zapałem, a bez przerwy o grzechach głównych swojej pokojówki. Słuchał dr pa Paweł całymi godzinami wymowy pani Anieli zachowując na obliczu uśmiech, jaki oglądać można na ustach młodzieńca embalującego grono pięknych dam w chwili, gdy mu najstraszliwiej dokucza ból zębów. Do czynów bohaterskich w zakresie demokratyzacji w obrzydłówku pojęć, choćby w imię znośniejszego przepędzenia czasu, nie był już zdolnym. Za żadną cenę nie byłby składał wizyty rzeźnikom, jak to zamierzał swojego czasu. Jeżeli mógł rozmawiać to jedynie z ludźmi będącymi w takiej, jakiej kulturze. Wówczas to nie tylko już energia uległa zniszczeniu. Znikło i poszanowanie dla wszelkiej myśli szerszej. Z wielkich winokręgów ledwie dających się zmierzyć rozmarzonymi oczyma został widnokrąg tak dalece mały, że można go było zakreślić końcem modnego kamaszka. Na rozbrzmiewające po artykułach szukanie prawdy jasnego promienia i nowych, nieodkrytych dróg zapatrywał się w początkach umierania z goryczą, żalem, zawiścią. Następnie z ostrożnością człowieka mającego pewien zasób doświadczenia, później z niedowierzaniem, wkrótce potem z półuśmiechem, potem ze zdecydowanym lekceważeniem, a koniec końców nie zapatrywał się wcale, ponieważ było mu najzupełniej wszystko jedno. leczył według wskazówek rutyny, praktykę jaką taką wyrobić sobie zdołał, przywykł jakoś do obrzydówka, do samotności, do nudy nawet, do prosiąt pieczonych i nie kwapił się bynajmniej do ogniska życia umysłowego. Zasadą, do której niby do wspólnego mianownika sprowadziły się czyny i myśli doktora Obaryckiego stała się ta. Dawajcie pieniądze i wynoście się. A jednak w chwili, gdy siedział po powrocie z imieniem księdza proboszcza, zajęty bębnieniem palcami po stole, metafizyka opanowywała go z dawną siłą. Już podczas jakiejś szóstej godziny wintowej doktor czuł się niedobrze. Wywołał to aptekarz znowu, który zaczął nistego-nizowego studiować historię powszechną Cezara Kantu, w przykładzie Leona Rogalskiego. I wyrobiwszy w sobie bardzo radykalny pogląd na działalność Aleksandra VI, w bezwyznaniowość jakoby popadł. Doktor Obarecki wiedział aż nadto dobrze, dlaczego farmaceuta dysputami dekstrukcyjnymi rozbestwia księdza proboszcza. Przeczuwał, że są to preludia do zbliżenia się, zaprzyjaźnienia na mocy jedności poglądów. Przeczuwał, że odwiedzi go kiedykolwiek, będzie z daleka zachodząc, skazywał umiejętnie na brak kapitału, źródło stagnacji, a zniżywszy loty do spraw obrzydłowskich, wykaże, ile by oni dwaj, trzymając się za ręce korzyści społeczeństwu przynieśli. Jeden pisaniem recept na łokcie, drugi, eksploatowaniem sytuacji, kto wie, może zaproponuje szczerze i otwarcie, nóżki, kładąc na stół. Założenie czysto wekslowej spółki, której celem będzie wspólne maszerowanie w tonie gnojówki. Przeczuwał także doktor, że nie będzie miał siły do zakończenia propozycji aptekarzowych nakręcenia mu z lekka kości policzkowej, ponieważ nie wiedzieć w imię czego kość tę nakręcać. Przypuszczał nawet, że spółka ta stanie, któż wie, że zalała mu serce. Co się stało? Jakim sposobem aż dotąd zaszedł, dlaczego nie wyrywa się z tego błota, czemu jest leniuchem, marzycielem, refleksjonistą, psowaczem własnych myśli, karykaturą wstrętnego samego siebie. I zaczęło się podczas wpatrywania się w okno, nadzwyczajnie szczegółowe, pilne, badawcze bezlitośnie i subtelne oglądanie własnej bezsilności. Śnieg padał wielkimi płatkami, przesłaniając smutny krajobraz zimową mgłą i zmrokiem. Chimeryczną, a bezpłodną gonitwę myśli przerwały nagle wykrzykniki gospodyni, usiłującej przekonać kogoś, że doktora w domu nie ma. Doktor jednak wyszedł do kuchni, aby rozerwać pasmo męczących go myśli. Ogromny chłop w żółtym kożuchu zmiotł wściekłą czapą, był spod jego nóg. W głębokim półkłonie odgarnął pięścią włosy z czoła, wyprostował się i zamierzał rozpocząć orację. Czego? zapytał doktor. A to wielmożny doktorze, sołtys mię tu przysłał. Po co? A po wielmożnego doktora? Kto chory? Nauczycielka, ta u nas we wsi zachorzała. Sparło ją cosi. Przyszedł sołtys. Jedźcie, pada. Ignacy, dobrzydłówka po wielmożnego doktora. Może pada. Pojadę. Konie dobre? A konie ta, jak konie. Śwarne gady. Podobała się doktorowi myśli jazdy, zmęczenia się, choćby nawet niebezpieczeństwa. Widział z nagłym ożywieniem grube buty, kożuszek futro i wyszedł przed dom. Gady chłopskie niewielkie były, ale okrągłe, wypasione wasąg. Olbrzymi nasaniak, słomą wyładowany i okryty klimikiem. Zanurzył się w słomę, otulił, chłop przysiadł bokiem na przednim siedzeniu, Odmotał parciane lejce skłonicy, konie zaciął pomknęli, daleko to? zagadnął doktor będzie tam może ze trzy mile, może nie ma, nie zbłądzisz? chłop obejrzał się z uśmiechem ironicznym któż, ja? wiatr dołu w polu przejmujący niekute, ukośne, ledwo ociosane siekierą sanice wrzynały się w głęboki, świeżo spadły śnieg odwracając na bok białe jego skiby drogą zaniosło Chłop wściekł czapę na bok przychylił i zaciął konie. Doktor czuł się dobrze. Minąwszy lasek, który zdawał się tonąć w śniegu, wyjechali na pusty, bezludny przestwór, oprawny w ramy lasu, ledwie widzianego na krańcu widnokręgu. Smrok zapadał, powlekając ten nagi i surowy obraz pustkowia niebieskawym kolorytem, który ciemniał nad lasem. Grudki zbitego śniegu wyrzucone kopytami koni przelatywały koło uszu doktora. Nie wiedzieć czemu chciało mu się stanąć na saniach i wołać po chłopsku z całych sił, w ten głuchy, niemy i nieskończony przestwór, urzekający ogromem, jak przepaść. Nachylała się szybko noc dzika i ponura, noc pól niezamieszkanych. Wiatr się wzmukł, doł jednostajnie z hukiem przychodzącym od czasu do czasu w głuche largo, śnieg zacinał z boku. – Strzeżcie drogi, gospodarzu, bo może być źle – zauważył doktor, kryjąc nos w futro. – Ano, maluśkie – wrzasnął chłop na konie zamiast odpowiedzi. Głos ten ledwo już można było dosłyszeć w Wiksza. Konie biegły w cwał. Zamieć rozstrzelała się nagle. Bałwanami miotać się począł wicher, uderzał w sanie, skowyczał między sankami, tłumił oddech. Słuchać było parskanie koni, lecz ani ich, ani furmana doktor nie mógł dostrzec. Kłęby śniegu zdzierany z ziemi przez wiatr leciał jak stado koni i słuchać było niby tentent ich tytanicznych skoków. Chwilami wywierało się z ziemi piekło huku, i szła ta melodia uderzać wszystką potęgą tonów chmury. Łamać je i upadać nagle z łoskotem. Wtedy rozpryskało się w puch, posłanie śniegowe i otaczało podróżnych naszych wirującymi słupami. Wydawało się, że jakieś potwory zataczają w szalonym tańcu olbrzymie koła, że doganiają z tyłu, zabiegają z przodu, z boku i sypią po szczypcie śniegu na sanie. Gdzieś, najwyżej w zenicie, uderzał niby wielki, rozkołysany dzwon przyciągle, głucho, jednostajnie. Doktor poczuł, że nie jadą już po drodze. Sanie posuwały się z wolna, uderzając końcami sanic o grzbiety zagonów. Gospodarzu zawołał strwogą. A gdzie my jesteśmy? Jadę polem do lasu, odpowiedział chłop. W lesie ciszej będzie, pod samą wieś lasem zajedziemy. Rzeczywiście wiatr wkrótce ucichł i dawał się słyszeć tylko huk podniebny i trzask łamiących się gałęzi. Na czarnym tle nocy majaczyły osypane śniegiem drzewa. Prędzej jechać nie było można. Drożyna, bowiem leśna, zawalona ze spami, przyciskała się wśród pniaków i gałęzi. Nareszcie po upływie jakiejś godziny, podczas której doktor szczerze zamartwiał się i naobawiał, dały się słyszeć powtarzające się głuche odgłosy. Psy szczekały. Nasza wieś, wielmożny panie. Zamigotały świadełka w oddali, podobne do chwiejących się w drodze różne strony punkcików dym zapachniał. Nurze małe, zawołał wesoło na koni Woźnica, rozgrzewając się za pomocą obijania boków pięściami. Za chwilę mijali pędem szereg chat, do strzech zasypanych śniegiem, na tle szyby zamarzniętych okien, od których padały na drogę kręgi światła, rysowały się cienie głów. Wieczerzę ludzie jedzą, bez żadnej potrzeby, zauważył chłop. Przypominając doktorowi czas wieczerzy, której spożywać dnia tego nie miał nadziei. Konie zatrzymały się przed jakimś domostwem. Chłop wprowadził doktora Pawła do sieni i znikł. Namacawszy klamkę, doktor wszedł do małej nędznej izby, oświetlonej kagankiem naftowym. Zgrzybiała i zgarbiona jak rączka parasola kobiecina. Ujrzawszy go, zerwała się z łóżka, poprawiła chustkę na głowie i jeła mrugać powiekami, a wytrzesać czerwone oczy ze źle tajonym przerażeniem. Gdzie chora? spytał. Samo w armacie? Stara w przerażeniu swym do słowa przyjść nie mogła. Samowar macie, herbaty możecie mi zrobić? Jestem ta samowar, jeno cukru. Masz tobie, cukru nie ma, a nie ma, chyba by walkowa mieli, bo to panienka. Gdzieś ta wasza panienka, a gdy w stancyjnie boga leży. Dawno chora, pokładała się to ta już ze dwie niedziele, a teraz ani ręką, ani nogą. Ścisnęło i pokój. Uchyliła drzwi do izby sąsiedniej. Zaraz. Ogrzeć się muszę, zawołał gniewnie doktor, zdejmując futro. Ogrzeć się w tej noży nie było trudno. Z pieca rozchodziło się takie gorąco, że doktor co prędzej wsunął się do pokoju panienki. Małą tę i nadzwyczajnie ubogą izdebkę oświetlała lampa przyćmiona, stojąca na stole obok wezgłowie chorej. Rysów twarzy nauczycielki nie można było rozeznać, gdyż padał na nie cień jakiejś dużej księgi. Doktor zbliżył się ostrożnie, lampę rozświetlił, usunął książkę i przyglądać się zaczął pacjentce. Była to młoda dziewczyna, pogrążona we śnie gorączkowym, szkarłatem była powleczona jej twarz, szyja, ręce, na tle tym znać było jakąś wysypkę. Jasno niezmiernie bujne włosy leżały poplątanymi pasmami na poduszce, wiły się na twarzy. Ręce bezwiednie i niecierpliwie szarpały kołdrę. Doktor Paweł pochylił się aż do samej twarzy chorej i zaczął nagle mówić głosem, który przecinało i dusiło przerażenie. Panno Stanisławo, panno Stanisławo, panno Stanisławo. Chora leniwie i z wysiłkiem dźwignęła powieki, lecz zamknęła je natychmiast. Przeciągała się, przesuwała głowę od jednego końca poduszki do drugiego, jakoś cicho boleśnie głucho jęczała. Co chwila otwierała usta z wysiłkiem jak karp, połykając powietrze. Doktor powiódł oczami po nagich, łapnem w ścianach izby. Dostrzegł okno źle opatrzone, przemokłe i zeschnięte trzewiki chorej. Stosy książek leżące wszędzie, na ziemi, na stoliku, na szafce. Ach, ty szalona, ty głupia szeptał, załomując ręce. Gorączkowo z trwogą i żalem zaczął ją badać. Mierzył drżącymi rękami temperaturę tyfus wyszeptał, blednąc. Z wściekłością ściskał sobie gardło, w którym dławiły go niby zwitki paku. Łzy niezdolne wypłynąć, widział, że jej nic nie pomoże, nic nie może pomóc. Roześmiał się nagle, wspomniawszy, że po taką chichinę, lub antypirynę trzeba posyłać do obrzydłówka. Trzy mile. Panna Stanisława otwierała od czasu do czasu oczy szklane, bezmyślne, podobne do zastygłego pod powiekami płynu, i patrzyła nic nie widząc przez długie, koliste rzęsy. Wołał na nią najczulszymi nazwami, unosił jej głowę słabo trzymającą się szyi. Na darmo. Usiadł bezwładnie na stołku i wpatrywał się w płomienie lampy. Oto nieszczęście, jak wróg śmiertelny zadało mu ślepy cios i wlecze teraz bezsilnego do jakiejś mrocznej pieczary, do jakiejś szczeliny bez dna. Co począć? szeptał drżąc. Przez szpary okna wdzierał się chłód burzy zimowej i przechodził przez izbę, jak widmo złowieszcze. Zdawało się doktorowi, że go ktoś dotyka, że prócz niego i chorej jest w izbie ktoś trzeci. Wyszedł do kuchenki i zakrzyknął na służącą, aby mu wołała natychmiast Sołtysa. Stara widziała co tchu olbrzymie buty, okryła głowę zapaską i zabawnie, podskakując, znikła. Wkrótce potem zjawił się Sołtys. Słuchajcie, nie znajdziecie mi człowieka, który by pojechał do obrzydłówka? Teraz, panie doktorze, nie pojedzie, zawieja. Na śmierć pojedzie, psa ciężko wygnać. Ja zapłacę, wynagrodzę. Nie wiem, ja. Przepytam się. Wyszedł doktor Paweł ściskał skronie, które zdawał się rozsadzać napływ krwi. Przysiadł na skrzynce i o czymś dawnym, dalekim myślał. Dało się wkrótce słyszeć kroki. Sący sprowadził parobczaka w korzuszynie przedartej, niedościegającej mu do kolan, w zgrzebnych spodniach, kiepskich butach i czerwonym szaliku na szyi. Ten? zapytał doktor. Powiada, że pojedzie. śmiałek. Jako nie mogę dać, ale gdzież to w taki czas? Słuchaj, jeżeli wrócisz za sześć godzin, dostaniesz ode mnie dwadzieścia pięć trzydzieści rubli. Dostaniesz co chcesz. Słyszysz? Chłopaczyna popatrzył na doktora. Miał zamiar coś powiedzieć, ale się powstrzymał. Uterł nos palcami, bokiem się odwrócił i czekał. Doktor powrócił do stolika nauczycielki i zaczął pisać. Ręce mu się trzęsły i skakały co chwilę do skroni. Kombinował, pisał, przekreślał, darł papier. Wystosował list do aptekarza, prosząc, aby natychmiast wysłał konie do miasta powiatowego po tamtejszego lekarza. Prosił o wysłanie mu chininy. Nachylał się nad chorą, badał ją jeszcze. Wyszedł wreszcie do kuchni i wręczył list chłopakowi. Mój bracie, mówił jakimś nieswoim, dziwnym głosem, kładąc ręce na ramionach wyrostka i wstrząsając nim, co koń skoczy, co tchu. Słyszysz, mój bracie? Chłopiec skłonił mu się do nóg i wyszedł z sołtysem. Ta nauczycielka dawno tu u was we wsi siedzi? Zagadnął doktor Paweł Babinę, przytuloną do komina. Trzy zimy, jakoś bodaj. Trzy zimy. Nikt tu z nią nie mieszkał. A któż tam miał? Ja jedno. Przygarnęło mię chudziątko. Służby, powiada, już nie znajdziecie. Babko, a u mnie ta roboty niewiele, aby ta, aby... Teraz masz. Co sobie obiecywała, że mi trumnę sprawi, to ja, módl się za nami grzesznymi. Zaczęła niespodziewanie szeptać modlitwę, odcinając wyraz od wyrazu i poruszając warkami jak wielbłąd. Głowa jej się trzęsła, z marszczkami wylewały się łzy do ust bezzemnych. Dobra była. Babka zaczęła chlipać śmiesznie i machać rękami, jakby pragnęła od siebie doktora odegnać. Wszedł do pokoju i zaczął na palcach chodzić po swojemu. Dokoła chodził. Chodził, zatrzymywał się od czasu do czasu przy łóżku i z gniewem, od którego bielały mu wargi i wyszczerzyły się zęby, mówił do chorej, niemądra byłaś, tak żyć nie tylko nie można, ale i nie warto. Z życia nie zrobisz jakiegoś jednego spełnienia obowiązku. Zjedzą cię idioci, odprowadzą na powrozie do stada, a jeśli się im oprzesz w imię swych głupich złudzeń, to cię śmierć zabije. Najpierwszą boś za piękna, zbyt ukochana. Jak płomień suche drewno obejmowało go dawne, przeżyte, zapomniane uczucie. Zjawiło się porywające jak niegdyś i zabójczo słodkie. Wmawiał w siebie, że nigdy o niej nie zapomniał, aż do tej chwili ją uwielbiał i pamiętał. Przypatrywał się tej twarzy znajomej z jakąś nienasyconą ciekawością, i cichy, przeszywający ból wiadał mu się w serce. Trzy lata tu mieszkała obok niego. Dowiaduje się o tym, gdy mu umiera. Wszystko, co go spotykało tego dnia, wydawało mu się jako dalszy ciąg udręczeń przymusowo po prostu istnienia. Jednocześnie rozchylał się jakiś tajemniczy horyzont, jakiś ocean ginący w mgłach. Po nerwach jego, aż do najdalszych ich gałązeczek, ściekały zimne dreszcze. Miotał się jak śliz, na obłotnictwem nie strumienia wychowany, gdy go zanurzyć w wodzie morskiej. Toteż całym wysiłkiem rozpaczliwej niecierpliwości uchwycił się wspomnień. Uciekł w nie przed nieznośną rzeczywistością, zataną jak w obłoku mgły czerwoncowego przedświtu. Za jaką bądź cenę pragnął być choćby przez chwilę sam, aby myśleć, myśleć. Spokojny nauczycielki wszedł przez małe drzwiczki do dużej izby, zostawionej ławkami i stolikami. Tam usiadł w ciemności i niby skupiając ducha, niby omyślając środki ratunku, zaczął wspominać o to, co sobie przypomniał. Jest ubogim studentem czwartego kursu. Idzie w poranek zimowy do szpitala, tak misternie stawiając nogi, by nie wszyscy przynajmniej widzieli, iż dziury w podeszwach tekturą umiejętnie są pozaktykane. Paltocik ma ciasny jak kaftan wariata, wytarty tak dalece, że żyd letnią porą ośmiu zań złotych dać nie chciał. Bieda nastraja go pesymistycznie. Wtrąca w jakiś stan ciągłego smutku, który jest czymś nieskończenie większym niż nuda przykra, lecz daleko mniejszym niż cierpienie. Można się z tego obudzić natychmiast. Dość jest wypić kilka szklanek herbaty, zjeść befsztyk, lecz herbaty nie pił i obiadu prawdopodobnie jeść nie będzie. Biegnie niemal po brunatnym błocie z ulicy Długiej, aby o trzy kwadranse na dziewiątą wchodzić w bramę ogrodu Saskiego. Tam spotka panienkę, przejdzie obok niej, przyjrzysz się ciężkiemu, długiemu, jasno popielatemu jej warkoczowi. Ona nie podniesie oczu, zmarszczy brwi, podobne do prostych, a wąskich skrzydełek jakiegoś ptaka. Spotyka ją wówczas w tym samym miejscu codziennie. Szła szybko na krakowskie przedmieście, Siadła do tramwaju i jechała na Pragę. Nie miała więcej niż 17 lat, a wyglądała jak stary pan nisko w baszlu szłyku. Zarzuconym niedbale na futrzaną czapkę, w kaloszach za dużych, trochę na jej małe nogi, niezgrabnej i niemodnej z salobce. Niosła zawsze pod pachą jakieś kajety, arkusze zapisane, książki, mapy. Raz jeden czując się w posiadaniu kilkudziesiątek przeznaczonych na obiad, postanowił zbadać, dokąd ona jeździ, puścił się wtedy w, w pogoń. Wsiadł do tego samego dziewięciogroszowego przedziału. Lecz zaraz po zajęciu miejsca stracił całą odwagę. Nieznajoma zmierzyła go wzrokiem tak okropnej pogardy, że niezwłocznie wyskoczył z tramwaju, tracąc tym sposobem waskę rosołu i nic nie wskurawszy. Nie czuł jednak do niej żalu, tym wyżej dalej się zniosła. Myślał o niej pomimo woli, bezwiednie, bez przerwy. W ciągu całych godzin usiłował przypomnieć sobie, uprzytomnić jej włosy, oczy, usta o kolorze torebek owocu dzikiej róży i wysilał pamięć nadaremnie. Zaledwie mu znikła z oczu, znikały z pamięci jej rysy. Zostawało natomiast natrętne widmo, podobne do białego obłoku o niejasnych rysach, które szło przed nim gdzieś górą. Obok ten goniły jego myśli z tęsknotą i pokorną bojaźnią, z odrobiną nieuchwytnego żalu, ze smutkiem i nieodegnaną sympatią. Szedł co rano, aby żywą dziewczynkę ze swym widmem porównywać i wydała mu się ta żywa piękniejsza, napywały go jakimś strachem jej kryniczne i mądre oczy. Podówczas jeden z jego kolegów, tak zwany Ruch w Przestrzeni, wielki społecznik, zaczynający wiecznie pisać wstępne artykuły których dokończyć nie pozwalał mu brak potrzebnych potemu książek, nagle niespodziewanie wziął i ożenił się z Bogą jak mysz kościelna emancypatką. Żona wniosła ruchowi w posagu stary dywan, dwa rondelki, gipsowy posąg Mickiewicza i kilkanaście nagród gimnazjalnych. Młodzi małżonkowie zamieszkali na czwartym piętrze i zaczęli zaraz po ślubie głodem przymierać. Wdzielali oboje korepetycji i z takim zapałem, że rozbiegłszy się rano, spotkali się dopiero wieczorem. Do nich jednak stał się punktem, do którego zmierzał wieczorem każdy społecznik w zabłoconych sandałach, aby się wysiedzieć na fotelu, napalić cudzych papierosów, nagadać do ochrypnięcia i wydać ostatnie kilka groszy na składkę, za którą uprzejma gospodyni kupowała bułki i serdelki. Układała artystycznie na talerzyku i częstowała gościnnie. Można się tam było zawsze z kimś spotkać, znajomić z nieznanymi do tej pory wielkimi ludźmi, z koleżankami gospodyni, a niejednokrotnie można było nawet pożyczyć 40 groszy. Jakże pobladł obarecki z radości, gdy wchodząc pewnego wieczora do tak zwanego salonu, ujrzał kochaną swoją panienkę w gronie koleżanek. Rozmawiał z nią i aż do nieprzyzwoitości tracił przytomność. Wracając tego wieczora do domu. Pragnął być sam, nie marzyć ani myśleć, tylko być z nią całą duszą, wszystko ją mieć w oczach, w uszach, mieć dźwięk jej głosu, tak, myśleć jak ona, zamknąć powieki i niechaj idą pod nimi te obrazy, które wydzierają się z serca. Pamiętał jej oczy, przedziwne, posępne, a miłosierne, łagodne i tajemniczo myślące, w których przerażała jakaś głębina. Doznawał uczucia radości i spokoju. Jakby po skwarnej i dręczącej podróży doszedł do czystego stoku, ukrytego w cieniu sosen na Wyżynie Górskiej. Otaczano ją szacunkiem, przywiązywano szczególną wagę do jej słów. Ruch, przedstawiając obaryckiego nieznajomej, wydeklamował poważnie. Oberecki, refleksjonista, marzyciel, wielki leniuk. Zresztą przyszła sława panna Stanisława Bozowska, nasza darwinistka. Wielki Leniuch dowiedział się o darwinistce niewiele. Ukończyła gimnazjum, dawała lekcje, miała zamiar jechać do Curychu czy Paryża na medycynę. Nie miała grosza przy duszy. Spotykali się odtąd w salonie często. Panna Stanisława przynosiła pod salopkę funt cukru, jakiś zimny kotlet w papierze, kilka bułek. Obarecki nic nie przynosił, ponieważ nic nie miał. Pożerał za to bułki i pożerał oczami darwinistkę. Raz nawet odprowadzając ukochaną do domu oświadczył się o jej rękę. Roześmiała się serdecznie i pożegnała go przyjacielskim uciśnieniem dłoni. Wkrótce potem znikła. Wyjechała do gubernii podolskiej jako nauczycielka do jakiegoś wielkopańskiego domu. Spotyka teraz oto w tym zapadłym kącie, w tej wsi ukrytej w lasach, zamieszkanej przez chłopów samych. Gdzie nie ma dworu, gdzie nie ma żywego ducha, sama tu żyła w tej puszczy, teraz umiera, zapomniana. Wszystkie dawne zachwyty, niespełnione sny i pragnienia zrywają się nagle i biją w niego jak porywy wichru. Serce ściska mu ból chorobliwy i jak na wsącza się nieznacznie w krew wzburzoną. Powrócił na palcach do łóżka chorej, obarł łokcie na jego poręczy i nasycał się widokiem nagich ramion, które cudownymi liniami kojarzyły się z zarysem piersi i szyi. Paninka spała. Na skroniach jej nabrzmiały żyły. Z zagiętych ku dołowi kątów ust sączyła się ślina. Gorąco od niej biło. Powietrze wpadało do ust z głośnym świstem. Doktor Paweł usiadł obok niej. Na krawędzi łóżka pieścił rękami miękkie końce promieni włosów. Głaskał się nimi po twarzy. Dotykał ich wargami z wydzierającym mu się z piersi szlochaniem. Stasiu! Stachno! Kochanko! Szeptał cicho, aby jej nie obudzić. Nie ubiegłeś mi już, prawda? Nigdy. Moją będziesz na zawsze, słyszysz? Na wieki. Usiadł potem obok wezgłowia chorej na stołku i zapadł znowu w marzenia. Bójna młodość zbudziła się w nim z letargu. Wszystko teraz będzie inaczej. Czuje w sobie siłą atlety do pełnienia uczynków, które z serca płyną. Boleść i nadzieja mieszają się jakby w płomień, który liże mózg, trawi go. Nie da mu spocząć. Noc mijała, godziny upływały leniwo. Lecz upłynęło ich już od wyjazdu posłańca więcej niż sześć. Była czwarta po północy. Doktor zaczął nasłuchiwać, zrywał się za każdym szelestem. Co chwila zdawało mu się, że ktoś idzie, że otwiera drzwi, że stuka w okno. Wsłuchiwał się całym niemal organizmem. Wiatr huczał, szybar. W piecu kołatał, zresztą cisza znowu. I biegną minuty trwające po sto lat, w ciągu których niecierpliwość, rozpręża, nerwy. I wprawia go w stan dygotania całym ciałem. Gdy po raz szósty mierzył temperaturę, chora otwarła zwolna oczy, które w mroku rzęs wydawały się prawie czarnymi. Patrzyła w niego z uporem i wyszeptała jakimś skrzyczącym głosem: kto to. Zapadła jednak zaraz w stan poprzedniego bezczucia. Pocieszał się jak skarbę tą sekundą świadomości Ach. Gdyby mieć chininę, zmniejszyć jej ból głowy, powrócić przytomność, posłaniec nie nadjeżdżał i nie nadjechał. Przed świtem doktor Obarecki szedł wzdłuż wsi, po głębokich zaspach, łudząc się ostatnią nadzieją, że go zobaczy. Złe przeczucie, jak koniusze gigły, wrzynało mu się w serce. W nagi gałęziach topoli przed różnych głucho huczał wiatr, choć burza ucichła. Z chat wychodziły kobiety po wodę i dźwigały ją w konewkach. Scengięte powyżej kolan. Parobcy zadawali pydło z kominów, dym się wznosił, tu i ówdzie z otwartych na chwilę drzwi wybuchał obłok pary. Doktor odnalazł chatę sołtysa i kazał natychmiast zaprzęgać konie. Sprzężono ich dwie pary i jakiś parobczek zjechał przed szkołą. Doktor pożegnał chorą oczami rozszerzonymi od znużenia i rozpaczy, wsiadł na sanie i pojechał do obrzydłówka. O godzinie dwunastej w południe powracał, wiosąc swą apteczkę, wino, całe zapasy żywności. Stawał co chwila na saniach, jakby pragnąc wyskoczyć i wyścignąć konie w cwał biegnące. Zjechał wreszcie przed szkołę, lecz nie wysiadł. Zdłowiony krótki wrzask wydarł mu się z ust wykrzywionych prawie ukośnie, gdy ujrzał otwarte okna domostwa i gromadkę dzieci tłoczącą się w sieni. Szedł blady jak płótno do okna, zajrzał i został tam, łokciami oparty o futrynę. W obszernej izbie szkolnej leżał na ławce rozebrany do naga trup młodej nauczycielki. Dwie jakieś stare baby myły go. Drobne pyłki śniegowe wlatywały przez okno i osiadały na ramionach. Na zmoczonych włosach, na półotwartych oczach umarłej. Doktor poszedł do pokoiku nieboszczki. Zgarbiony, jakby na ramionach dźwigał górę. Usiadł nie rozbierając się na krzesełku i powtarzał jeden wyraz, w którym zmieściła się wszystka jego boleść. Czyż tak? Czyż tak? Było mu zimno, jakby zmarzł. Zmartwiał, jakby w nim krew zakrzepła. Nie cierpiał, nie wiedział, co mu jest. Tylko po głowie toczyły mu się niby koła nie nienasmarowane, z przeraźliwym skrzypieniem. Łóżko Stasi było rozmiecione. Kołdra leżała na ziemi. Prześcieradło zwieszało się na podłogę. Poduszka przepocona leżała na środku łóżka. Druciane haczyki okien stykały monotonnie o ramy szyb. Listki jakiejś rośliny moknące w doniczce zwieszały się i zwijały od mrozu. Przez uchylone drzwi widział chłopów klękających dookoła ubranego już trupa, dzieci modlące się na książce, stolarza zajmującego miarę na trumnę. Szedł tam i chrypłym głosem rozkazał, aby zbić trumnę z czterech desek niehablewanych wiórów pod głową nasłać. — Nic więcej, słyszysz? — mówił do stolarza stajoną wściekłością. — Cztery deski, nic więcej. Przypomniał sobie, że trzeba kogoś zawiadomić, rodzinę, Gdzież jest ta jej rodzina. Zaczął z idiotyczną zapobiegliwością układać na jeden stos książki, rejestry szkolne, kajety, jakieś rękopisy. Natrawił wśród papierów na początek listu: Kochana Helenko, od kilku dni czuję się tak źle, że prawdopodobnie przeniosę się przed oblicze Minosa i Tesa, Akosa i Tryptolemosa. Oraz innych wielu z półbogów, którzy i tak dalej. W razie tego przesiedlenia się stąd na miejsce inne. Zechcieli zażądać od wójta mojej gminy, aby pozostałą po mnie spuściznę książkową na ręce twojej wysłał. Opracowałem nareszcie fizykę dla ludu, nad którą tyle nałamywałyśmy sobie głów dziewiczych. Opracowałam na brudno, niestety. Jeżeli ci czasu starczy zawsze w razie mego przesilenia się na miejsce inne, uszykuj to do druku i zmuś Antosia. Niech przepisze on to dla mnie zrobi. Ach, co to za smutek. Prawda, księgarzowi naszemu winnam 11 rubli kopiejek. 65 wypłać mu z moim, gdyż pustki u mnie w szkatule. Sobie na pamiątkę weź. Ostatnie wyrazy, nieczytelnymi już były, pisane kreskami. Nie było adresu, nie można też było listu wysłać. W szufladzie stolika znalazł doktor rękopis owej fizyki, o którym w liście czytał. Zwitki notatek i szpargałów w szafce, trochę bielizny, salopkę kotkami podbitą, jakąś starą czarną sukienkę. Krzątając się po pokoiku, dostrzegł w izbie szkolnej chłopaka, który jeździł po lekarstwo. Stał przytulony w kącie obok pieca, przestępując z nogi na nogę. Zwierzęca nienawiść. Zdrgała w duszy doktora. Dlaczegoś na czas nie wrócił. Zawołał przeskakując do chłopca. Zabłądziłem na polu. Koń mi ustał. Piechotą przyszedłem rano. Panienka wtedy. Kłamiesz. Chłopiec nie odpowiedział. Spojrzał mu doktor w oczy i dziwnego do, doznał wrażenia. Oczy te były zmęczone i straszne. Wyglądała z nich jak z podziemnej jaskini chłopska głupia zdziczała rozpacz. Podobna do niedocieczonej tajemnicy. Ja tu, panie, odniosłem książki, co mi ta nauczycielka pożyczyła. Mówił, wyciągając z zanadrza kilku wyszerzałych i zabrudzonych tomików. Daj ty mi pokój, idź precz. zawołał doktor, odwracając się do niego i uciekając do pokoiku. Tam stanął wśród porozrzucanych na podłodze rupieci, papierów, książek i ze śmiechem pytał sam siebie, czego ja tu chcę, nic tu po mnie, nie mam prawa. Obejmowała go cześć głęboka. Zrozumienie, wwiadywanie się pilne. Wielka pokora. Gdyby tam zostawał choćby godzinę dłużej, doszedłby do tego szczytu łańcucha gór, na którym siedzi szaleństwo. W sekrecie przed samym sobą wiedział, że go zdejmuje obawa o siebie. W tym wszystkim, co go mierzyło w tej chwili, była ogromna niesymetria z nim samym. Coś, co wyważało z głębi jego duszy, ostateczny rdzeń uczuć ludzkich egoizm i egoizm ten dusząc, kazało naprawdę dać się otaczać tęczy, która unosi uniosła z ziemi tę głupią dziewczynę. Trzeba uciekać co prędzej, i zgodziwszy się na wyjazd natychmiastowy, zaczął rozpaczać pięknymi frazesami, co było już ulgą znaczną. Kazał zajechać, pochylił się nad trupem Stasi i szeptał na jej uczczenie najpiękniejsze wrazy, jakie wymarzyć mogły na chwałę wielkości puste serca ludzkie. Zatrzymał się raz jeszcze we drzwiach. Obejrzał przez sekundę, myślał, czy nie lepiej by było umrzeć natychmiast. Potem rozsunął gromadę chłopów przed drzwiami, skoczył na sanie, przewrócił się na twarz i poniosły go konie duszącego się spazmatycznym płaczem. Śmierć panny Stanisławy wywarła wpływ niejaki na usposobienie doktora Pawła. Przez pewien czas. Czytywał w wolnych chwilach boską komedię Dantego. W Winta nawet nie grywał 24-letnią odprawił. Stopniowo jednak uspokoił się. Obecnie ma się znakomicie. U tyłu pieniędzy worek uczciwy nazbijał. Ożywił się nawet dzięki jego usilnej agitacji. Wszyscy prawie optymiści. Obrzydłowscy. Z wyjątkiem krzykliwych, prawda, ale też nielicznych konserwatystów zaczęli palić papierosy w glizdach niesklejonych zaszczytnie znanych pod godłem, nieszkodliwych po piersią, nareszcie.